Przychodzę sobie na kompost, patrzę, leży jeż. Se myślę, zdechnięty. A ten skurczybyk se śpi w najlepsze. Zesrany, zeżygany, co wpierdzielał. Śliwki, które były 2 lata w spirytusie. Tu normalnie leży najebany. Co z nim teraz zrobić? Wody mu przynieść? Patrzcie. Żyje, bo oddychał. Taki najebany, ej. Patrzcie go. Teraz się rozłożył, hrabia. Patrzy na mnie. Co, ciepło ci? Nie trzeba było tyle chlać, jak nie umiesz chlać. Teraz mu głupio. Jak się nie umie pić, to się nie pije. Ja wierzę. A to już ostatnia faza. Leży kuźwa jak człowiek. Jak my. Halo? Do domu? Po kogo mam zadzwonić? Halo? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.